Witajcie w podcaście Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Dzisiaj stare dinozaury będą rozmawiać o starych grach, a dzisiaj z nami będzie gość specjalny, czyli Sebastian Syczyński. Miło mi was witać. Zapraszamy do oglądania i do słuchania. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 88. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony stołu Konrad Belina-Brzozowski. I mamy dzisiaj gościa specjalnego, Sebastian Syczyński, kompozytor, autor, człowiek legenda. Chciałem powiedzieć. Nie wiem, z czym ta legenda związana, ale twoje, to mi miło. Twoja ostatnia praca to jest The Trauma... Taumaturge. Taumaturge, właśnie. To jest trudne słowo. To jest trudne, tak. W każdym języku mają z tym ludzie problem. Wymyśliście sobie dobrą nazwę, na pewno. Tak, długo się zastanawiali. Chyba od tej długości zastanawiania też ta długość... Im dłuższa, tym lepsza, tak? Im dłuższa, tym lepsza. Tak. Wybieranie nazwy, otwieramy słownik. Tak. I tak ma po prostu być. To jest, i tak, to brzmiało tak, co na pewno ludzie... Dziwne słowo, się łamać z tym. Nikt tego nie używa. Ale oprócz tego, że Seba jest kompozytorem, jest również fanem gier retro, szeroko pojętych. I to będzie nasz główny temat dzisiejszej rozmowy. Ale zanim do tego dojdzie, mamy taką tradycję. Mm-hmm. Musimy cię zapytać, co tam ostatnio słuchałeś. Co ostatnio słuchałem? Tak. No więc właśnie, od razu takiego pytania intymnego. Dużo. Moja biblioteka generalnie, jeżeli chodzi o muzykę, no przez to, że mamy Spotify, przez to, że jest tam inne formy, że tak powiem, odsłuchiwania muzyki od strzału, od palca, no po prostu przelewa się to. Ale żeby się tak naprawdę zatrzymać i posłuchać czegoś, no to mam takie jakby trzy albumy, powiedzmy, które mi ostatnio towarzyszą. To jest najnowsza płyta Kamasi Washington, Jazzmana. Bardzo fajna muzyka jazzowa, bardzo bogata, jeżeli chodzi o muzykalność i w ogóle instrumentalność przede wszystkim. Co następne jeszcze? Tak lżejsza muzyka Graveyard, jeżeli chodzi o taki dobry rock, hard rock szwedzki. Super płytkę wydali. I od czasu do czasu nawet coś z muzyki do gier mi się zdarza. A na przykład? Ja lubię wracać do finali. Ten final się przelewa z roku na rok, jakaś płyta zawsze wychodzi i tak lubisz. Kameralny final ostatni naprawdę mi bardzo dobrze wchodzi. Wybierasz się do Wrocławia? Jest taka duża możliwość, żeby na drugą część... To mały product placement. Tak jest, od razu mówimy. Game Music Festival, druga część koncertu z muzyki z Final Fantasy, zapraszamy. Ten odcinek chyba pojawi się na chwilę przed. Myślę, że tak. Że już mogą być bilety, także zapraszam jeszcze serdecznie, bo będzie tak naprawdę grubo. Oj, zawsze jest. Pierwsza część była wspaniała. A dziękujemy. Oj, byłem. Chciałem być wręcz. I tyle, jak się okazało, znajomych osób, które się nie spodziewałem, że będą tam były, i to była jedna wielka uczta. Jak ktoś kocha w ogóle muzykę, to obojętnie, czy to jest final, czy coś, to warto iść. Naprawdę. Super. Ja cały czas męczę Mariusza, żebyśmy zrobili z Dragon Questa na przykład. O, pięknie by było, no. Też by było wspaniale. Tam jest też co do grania i do słuchania. Czekam na nową część dalej. No dobrze, dziękujemy bardzo. Konrad, teraz ty. Zaskoczę was, bo w grę nie zagrałem i szczerze nie zamierzam, chociaż w sumie całe moje dorosłe życie grałem w całą sagę. I to będzie pierwsza część, którą pominąłem, ale jak się dowiedziałem, kto napisał muzykę, to stwierdziłem, że muszę dać szansę posłuchać samego soundtracku i go maltretuję do dnia dzisiejszego. Tak skrótowo, był taki koleś, znaczy był, jest dalej, kompozytor brytyjski, który robił muzykę z podgatunku dubstepu chillstep i działał pod aliasem Eskimo. Zrobił kawałek, no między innymi Cloudlight, z którego był najbardziej znany, i kilka lat temu przestał tworzyć pod tym aliasem, tylko zaczął tworzyć pod swoim nazwiskiem, czyli Brendan Angelides. I zrobił do paru rzeczy, do paru mediów, między innymi do serialu Billions muzykę, no ale jakby serial mi umknął. Natomiast jak się dowiedziałem, że zrobił muzykę do najnowszej, ostatniej odsłony Assassin's Creed'a, stwierdziłem, muszę posłuchać. I Mirage ma
najlepszy i najbardziej unikatowy soundtrack, najbardziej właściwie przełomowy, jeżeli chodzi o odważność kompozytorską, od czasu drugiego Asasyna i tego, co zrobił Jesper Kyd. Z całym szacunkiem dla tego, co Jesper zrobił przy Valhalla, ale to był jakby powrót na stare śmieci i właściwie dobranie sobie Einara Selvika, żeby było bardziej wikińsko. Natomiast to było po prostu więcej tego samego, dobrego, dobra, ale nadal tego samego. Natomiast Brendan pomieszał muzykę arabską z swoimi technikami wyciągniętymi z czasów, kiedy był dubstepowym artystą i zrobił bardzo ciekawą muzykę. Przede wszystkim artystycznie, bo to jako muzyka, jako treść, jako partytura, wszystko się tam pięknie zgadza. Ma naprawdę niesamowity nastrój i momentalnie się czujemy jak w opowieści... Raz, że asasyńskie, a dwa właśnie z Tysiące Jednej Nocy. Natomiast syntezy i sposób, w jaki przetworzył niektóre instrumenty żywe, jak ciekawie też wykorzystywał instrumenty, nazwijmy to folku bliskowschodniego, w nowy sposób, jakby w sposób, w którym normalnie muzycy używający tych instrumentów by nie wykorzystali, jest bardzo ciekawy i mam na pętli. Po prostu nie ma praktycznie dnia w tygodniu, żebym nie posłuchał sobie tego soundtracka, pojedynczych utworów, bo są po prostu jest świetny. Soundtrack jako całość polecam mocno. Inna sprawa, że produkcyjnie jest absolutnie wybitny. Tam się wszystko zgadza. Ale sama gra to była taka... No właśnie stwierdziłem, że mimo iż twoją szefową w tym Asasynie odgrywa moja ukochana irańska aktorka Shore Ahdashlu, to no nie będę Ubisoftowi tutaj oddawał mojego czasu, bo ja bym chciał dostać coś, co faktycznie jest dobre, a nie jest tylko i wyłącznie rzeźbieniem w tej samej formule. Od iluś lat. Tak, jakby oni... Nie wiem, czy w ogóle tam gameplayowo cokolwiek zostało świeżego dodanego, bo jeżeli to miało być tak jak z Valhalla, że dorzucono tylko łupienie kościołów jako dodatkowy gameplay troszkę to jest za mało, żeby mnie przekonać. Ja pamiętam, że próbowałem dać szansę Assassin's Creed, jak wyszło Origins. To było wtedy, jak egipskie. Sobie, tak, jak zrobili sobie taką dłuższą przerwę i myślałem, dobra, może nabrali jakiejś takiej nowej formy. Odbiłem się bardzo, niestety. Znaczy... Wizualnie było pięknie, był nowy silnik. Tak, przy Odyssey może było troszkę lepiej, ale znowu... Ale też jakby, eksperymentują, ale za mało w tej formule. I ona według mnie się trochę wyczerpała, ale trzeba Ubisoftowi oddać jedną rzecz. Oni zawsze nie oszczędzają grosza, jeżeli chodzi o muzykę. To prawda. Bo to, że w czwórce dostaliśmy szanty, to okej, jakby super na tamte czasy. Ale jak w Odyssey dostaliśmy... szanty greckie z epoki, bo zatrudniono historyków, muzykologów, żeby się tym zajęli, to naprawdę tytaniczna robota, właściwie inżynieria wsteczna i praca bardziej naukowa, aniżeli tylko artyzm, żeby sprzedać grę. No nie tylko, ja jeszcze dodałem też, że ta architektura, budowa, jaki jest umieszczona gra graficznie, tak, odzwierciedlenie, to zawsze mieli to na takim pułapie, że Tak. No właśnie Origins antyczna Grecja dały to, że właśnie Egipt, Grecja wyglądają przepięknie. No i wiem, że to samo jest w Mirażu, że też Bagdad jest pięknie oddany, ale ja gram w gry nie po to, żeby oglądać. Nie tylko, też w razie. Generalnie chodzi o to w grach, żeby było miodnie. Tak. Jeśli masz dużą mapę, no to fajnie by było, żeby na tej mapie coś się działo, a tak to masz duże zwiedzania. I może dlatego wracamy do gier retro. Taki segue. Jeszcze nie, chociaż... to już wszystko, tak? Wszystko. No tak, na ten moment tak. Bo jeśli chodzi o mnie z muzyką, to powiem tak, jeśli chodzi o muzykę nie giereczkową, to już dawno wróciłem do słuchania muzyki z Japonii, bo pojawiły się albo nowe zespoły, albo stare zespoły, coś nowego nagrywają. Jeden z takich zespołów jest Baby Metal. Okej. Tak, niedawno koncertowali w Japonii. I kolega mi powiedział, że był na tym koncercie w Japonii, to było niesamowite zjawisko, tak naprawdę. Te dziewczyny nie tylko dają z siebie 110% energii na tej scenie, ale też fani robią też dużo roboty, takiej fajnej. A niedawno koncertowali również w Warszawie, co mnie wkurza strasznie, bo nie byłem na tym koncercie, szkoda. Więc mnie boli bardzo, ale przynajmniej jest ich muzyka na Spotify, więc leci cały czas w kółeczko. Jak słucham sobie ratatatata, to już koniec. To już moja narzeczona ma mnie chyba dosyć. Jeśli chodzi o takie rzeczy giereczkowe, no to
Czas jakiś temu wyszło Paper Mario The Thousand Year Door, tak, które grałem za dzieciaka na GameCube, więc mam potężną miłość do tej gry i w ogóle do całej serii, ale ta część to jest wybitna. Tak, mówię, że to jest ten punkt kulminacyjny Paper Mario generalnie. To jest punkt kulminacyjny rzeczywiście, ale w remake'u naprawdę to czuć, że to jest remake. Nie tylko ta gra wygląda fantastycznie na Switchu, nie tylko dodano również jakieś pojedyncze elementy, które ułatwiają granie we współczesnym graczom, ale pod kątem muzycznym, słuchajcie, wszystko zorkiestrowane, dosłownie wszystko zorkiestrowane, plus dodali mnóstwo nowych utworów. Na przykład są motywy bitewne połączone z danymi światami. To nie jest tak, że macie jeden motyw bitewny wszędzie, tylko dosłownie idziecie do tego świata, macie ten motyw. Idziecie do tego świata, macie ten i tak dalej. Także to nie jest remake zrobiony na odwal. To naprawdę wykonana kawał dobrej roboty, żeby było widać, że to jest coś nowego, zwłaszcza dla nowych graczy. Jest, żeby było zabawniej, w tej grze jest odznaka, bo ci, którzy nie wiedzą, w Paper Mario jest system badge'ów, czyli można nałożyć na siebie odznakę i mieć jakąś nową umiejętność, na przykład potrzebną w czasie walki albo poza nią. Jest jeden badge, który sprawia, że można wrócić do tej muzyki z wersji na GameCube'a i sprawdziłem sobie to. Słychać różnicę, rzeczywiście. Słychać różnicę i niestety ten GameCube'owy się troszkę zestarzał. Dlatego ta wersja na Switcha, ten remake brzmi po prostu fantastycznie. Jest jeden problem. Jest jeden potężny problem. Tej muzyki posłuchałem sobie tylko na YouTubie, bo wiadomo, Nintendo nie wydaje soundtracków ze swoich gier, przynajmniej oficjalnie, na albumach, na serwisach streamingowych, nigdzie. A płyty nie można zakupić, tak z ciekawości. Nie wiem, czy japońskich właśnie. Nie. Czy z Mario Galaxy, coś mi się kojarzy. Inaczej, są wytwórnie w Japonii, które specjalizują się w wydawaniu albumów niektórych gier Nintendo, na przykład z Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild były wydawane, tak, Mario Galaxy, ale to naprawdę to są promile. Szkoda. No nie znajdziesz tyle dobrej muzyki. Tak? Jest od cholery dobrej muzyki. Ja nie wiem, w momencie, kiedy my nagrywamy ten odcinek, na stronie internetowej GameMusic.pl pojawił się mój tekst właśnie a propos Paper Mario, że ta seria ma zajebistą muzykę, świetną. Każda część dodaje coś do serii, coś nowego, coś od siebie, ale Nintendo nic z tym nie robi, jak zwykle. Co mnie niestety boli i przykro mi bardzo. Moja miłość do Nintendo ma jakieś swoje granice. Uwielbiam gry, ale niestety Nintendo jest taką... Sami tworzą te ale takie. Sami tworzą te ale i to mnie najbardziej wkurza. No, jak jesteśmy w temacie retro? No to musimy lekko przejść do głównego tematu naszej rozmowy. Dlaczego dzisiaj będziemy rozmawiać o grach szeroko pojętych retro? Są wakacje, jest lato, mamy taki sezon prawie że ogórkowy, więc warto byłoby porozmawiać o czymś, co wszyscy znamy, co lubimy. I myślę, że nasi widzowie, nasi słuchacze też mogą popłynąć w tym temacie. Natomiast jest jeszcze drugie dno, mianowicie takie, że wielokrotnie, czy to na łamach Game Music, czy w podcaście, czy gdziekolwiek indziej, podkreślamy to, że gry wydane 20-30 lat temu mają duży wpływ na to, jaka muzyka w nich pojawia się na przykład we współczesnych grach, albo w tych, które pojawią się w przyszłości. No i również to ma jakiś wpływ również na młode pokolenie, tak? My gramy w jakieś stare gry, ale również tym młodszym pokazujemy, jakie są różnice między współczesnymi grami, ale i tymi starszymi. Ale właśnie, chciałbym z was zapytać, przede wszystkim Seba, jak twoim zdaniem, dlaczego my interesujemy się grami, starymi grami, mimo że wychodzi mnóstwo nowych gier i jaki to ma wpływ na edukację właśnie tego młodego pokolenia? Czy ma w ogóle? Mi się wydaje, że to jest nawet całkiem złożone pytanie. Może być też odpowiedź do tego, bo jak wiemy, my mając troszeczkę już tam plus trochę lat, ograliśmy tych gier wtedy, graliśmy w gry wtedy, kiedy one wychodziły, więc kiedy my byliśmy dzieciakami, czy mieliśmy naście lat, to były zawsze też aktualne gry, które myśmy ogrywali i przeżywaliśmy, tak samo jak teraz młodsza publiczność gra w gry, które są obecne teraz i no właśnie, co nie dla nich... Dla nas, jakbyśmy mieli, grać w gry retro w naszych latach i czasach, to byśmy musieli grać wszyscy na Commodore, Atari,
I myśmy to przeżyli. To się zdawało. Tak, tak. Każdy musiał zagrać w żabki jakieś. Jakieś stary frogę czy coś. Zresztą też no, każdy miał inną sytuację, bo na przykład u mnie to było tak, że ja nie miałem Uber komputera, więc jedyne co mogłem zrobić, to odpalić emulatory i grać właśnie na emulacjach C64, tam Amigi VCS-a i w ten sposób, no chcąc nie chcąc, poznawałem stary. Chciało się grać w nowe rzeczy, ale nie było na to zasobów. Jasne, że tak. Mi się wydaje, że powrót do starych gier dla młodych może być o tyle ciekawy, że gdzieś ten klucz do tych nowych gier w zasadzie jest ukryty w tych starych gierkach i często one w tej prostej formule przedstawiają coś, co po prostu się sprawdzało i to myślenie tak naprawdę, jeżeli szczególnie dla tych, którzy tworzą też gry, co nie, a jest całe rzesza pokolenia, szczególnie w Polsce młodych dzieciaków, które się już uczą nawet w szkołach, czy to programowania, czy to tworzenia jakichś właśnie podstawowych gierek i to nawet w zwykłych szkołach się nawet przytrafia. Nierzadko, popularne to jest. Nawet w zasadzie powiedziałem, że taki Minecraft dla dzieciaków to już jest jakiś format próby budowania w rzeczywistości właśnie takiej. Jakby raz, że układanie klocków, a dwa jeszcze mamy Redstone, gdzie tam jakieś programowanie. Tak. No więc właśnie. Więc to jest wszystko jakby bardzo ciekawe. No i taka nauka właśnie na podstawie tych starych gier przedstawia rzeczy, które się sprawdzają, co nie? Jako gameplay, jako muzyka, jako coś, co po prostu, szczególnie w tych starych gierkach, co było fajne, no po prostu splatała każdy element gry w jedną, w całość, którą po prostu dzisiaj kochamy, bo działa. Oczywiście też było dużo w tamtych czasach gier średnich, słabych, albo i też tragicznych, co jest w zasadzie śmieszne i zabawne też poglądać, popatrzeć sobie na to, ale jest pełno perełek, które... Choćby jak już wspomnieliśmy, Mario, Zelda, czy Finale, czy tyle gier, które do dzisiaj, że tak powiem, funkcjonują. I one też działają na podobnych właśnie funkcjach z jakiejś podstawy, którą wytworzyła ta myśl o tym, jak ma działać gra do dzisiejszego dnia. A tak samo jest z muzyką, prawda? Że... Muzyka, trochę się muszę zatrzymać, ale tak, jeżeli chodzi o pewne ujęcie, jak powinna brzmieć muzyka do gry, do tego wytworzonego świata, a gry są najbardziej kolorowe, to jest bardziej szalone często od filmów Pixara, weźmiemy, czy jakichś bajek z telewizji, jak weźmiemy, no to tam naprawdę w tych starych grach ludzie mieli odwagę zrobić coś szalonego. Co mi było po bandzie. Ale to było trudne do zrobienia, bo też mówiliśmy o tym, że konsole, zwłaszcza konsole, były mocno ograniczone technicznie i wrzucić do niego soundtrack, który będzie nie tylko brzmiał bardzo dobrze, ale przez lata wszyscy będą o nim wspominać. O, tak. To było bardzo trudne do zrobienia. Tak mówiliśmy o Chip Tanaka, który zrobił muzykę do Metroida, prawda? Ile on się musiał napracować, żeby zmieścić to wszystko w małym kartridżu, który nie miał dużej pojemności. Nie. Ale udało mu się. To jest taki trening również dla młodszych ludzi, bo jeśli teraz mamy takie narzędzia ogólnodostępne, darmowe, każdy praktycznie może tworzyć grę. Każdy może stworzyć muzykę, każdy może stworzyć film, whatever. Tak. I czasami są przeładowani tym wszystkim, że dostają narzędzia, w którym mogą dosłownie robić wszystko. Więc nie wiedzą, na czym się skupić, w jakim kierunku się... Tak, dokładnie. Tymczasem w tych starych grach były te ograniczenia, gdzie kompozytor musiał się zastanowić nad tym, jak te ograniczenia wykorzystać na swoją korzyść. Zdecydowanie. Zabawne, że o tym mówisz, no bo właśnie też chciałem to podjąć, że ograniczenia technologiczne z tamtej epoki teoretycznie były najbardziej wyzwalające dla kreatywności, bo kiedy mamy ograniczoną paletę tego, co można zrobić, to robimy coś wyrazistszego. Jak mamy na przykład grę, która nie jest retro grą, ale Downwell. Tam jest kolorystyka, w ogóle styl wizualny to jest Pixart. Taki mocno... trzy kolory. Game Boy, trzy kolory. Biały, czerwony i czarny. I to jest tyle. I to jest gra zrobiona, nie wiem, kilka lat temu. Natomiast jeżeli mówimy o starych grach, no to faktycznie ograniczenia raz, że sprzętowe, dwa pojemnościowe, także no, jak się robiło grę na Game Boya czy na NES-a, no to na tym kartridżu było max chyba 1.5 mega, czy nawet mniej. O, mniej. 314 kilo. No, raczej to się chyba troszkę więcej, ale w każdym razie ludzie musieli w tych ograniczeniach też sprzętowych, także chip z NES-a miał ograniczoną liczbę monofonicznych kanałów i trzeba było na tym zmieścić nie tylko soundtrack, ale też sound design, więc jak Mario podskakiwał, to wyciszał się jeden kanał muzyki, bo musiał być... Przypominając dla reszty słuchaczy, to były dokładnie mówiąc 3 głosy plus 1 szum. Tak. Więc tyle mieliśmy, czyli 4, a tak naprawdę 3 plus 1. Tak, a Game Boy było tyle do przodu, że miał jeden kanał samplowy.
tylko w rozdzielczości 4-bitowej, więc ten dźwięk też był totalnie koślawy, ale dawało radę. Ale widzisz, jaki Game Boy miał ograniczenia, ale muzykę z Pokémonów do dzisiaj pamiętasz, tak? Walki Pokémonów, tak. Właśnie dlatego, że nie mogąc zrobić wszystkiego, musisz zrobić w ramach tego, co możesz zrobić, coś absolutnie fantastycznego. I widzicie, jak nawet o tym mówiłem na to Pokémonach, jak trzeba było ważyć rzeczy ważne i mniej ważne w tym, co pokazać właśnie w obrazie, co nie? Pokémony, zaczyna się walka, wstęp, że tak powiem, i on dominujący. Jak on był właśnie w tych, ile możliwości tych dźwięków mógł wrzucić, to tyle brzmiał, a później trochę już mniej. Trochę mniej, no bo jeszcze... I to jest to myślenie. I to jest właśnie coś, co mi się wydaje, że wzbudza i fajnie też dodatkowo temu planuje nam, jak możemy zagospodarować możliwości technologiczne do tego, co przedstawić. I w sumie w dniu dzisiejszym też zaczynamy do tego wracać, bo jeżeli ja jestem w stanie odpalić dowolne oprogramowanie, nie wiem, Cubase, Ableton, FL Studio na laptopie i zrobić muzykę na dowolną ilość instrumentów, mogę pomieszać 15 gatunków ze sobą i zrobić taki absolutny bigos muzyczny. I jeżeli jestem dobry w te klocki, to nie będzie to brzmieć jak kakofonia. A ludzie jednak zaczynają kupować zabawki, które pozwalają na dużo mniejszą swobodę działania, tworzenia, ale dzięki temu jakby narzucają im sposób pracy, który pozwala im szybciej kończyć te utwory, że nie siedzimy cały czas w muzyce w jakichś tam kilku taktach i poprawiamy je przez 2-3 tygodnie, tylko na przykład sam masz Elektrona, ja sobie teraz kupiłem Dirty Wave'a Mate'a, który jest Gameboyem do robienia muzyki właściwie, ja wiem, że tam będę miał mega ograniczenie, bo będę miał maksymalnie 8 instrumentów, każdy jest monofoniczny, na szczęście dźwięki mogą być stereo, bo są efekty i tak dalej, ale dalej, no to jest tego typu zabawka i wiem, że jeżeli będę chciał z tego zrobić coś więcej, to będę musiał to później zaimportować do dużego programu, ale do samego nadal szybciej będę kończył muzykę robioną w ten sposób, czy ty na Elektronie, aniżeli na komputerze, więc i ludzie wolą pójść w tę stronę, żeby właśnie nie robić muzyki w komputerze, tylko kupić sobie parę zabawek, kablami połączyć i próbować w ten sposób robić muzykę. Dokładnie. Słuchajcie, mam do was takie pytanie. Co jest takiego w tych starych grach, jesteśmy akurat w takim czasie, kiedy na przykład na Steamie w ciągu roku może wyjść od 14 do 15 tysięcy gier. Także no nie ma takiej opcji, żebyśmy powiedzieli, nie mam w co grać. Tak naprawdę jest w co grać. Ale mimo wszystko wracamy do starych tytułów. I teraz pytanie brzmi, ile w tym jest, nie wiem, nostalgii albo jakiegoś innego elementu, który sprawia, że wracamy do tych starych tytułów. Chcesz zacząć? Również pod kątem, wiecie, muzyki do gier, tak? Bo mogę powiedzieć po swoim przykładzie, że słucham bardzo dużo muzyki właśnie z gier, zwłaszcza na SNES-a. Zwłaszcza również z takich tytułów, które u nas nigdy nie były wydane, tak? Albo były wydane tylko w Japonii. No to jest trudna odpowiedzi dla mnie osobiście, bo u mnie działa na pewno w dużym stopniu ten aspekt nostalgii. Sentyment. Nawet dla mnie na przykład właśnie muzyka w grach do tego stopnia była istotna w moim dzieciństwie, że ja potrafiłem nagrać sobie nawet na kasetę muzykę z Finala. Ja sobie puszczałem, jak mając, nie wiem, 9 lat, na dobranoc muzykę, całą kasetę, ja zasypiałem przy muzyce właśnie z 7, 8, 9. Tak, a nie było wtedy albumowania, nie, tylko po prostu przystawiałeś tam radio czy nagrywanie do telewizora. Byle jakim mikrofonikiem i po prostu nagrywałeś. Tak, no. Włączysz nagrywanie i niech leci. Ja nawet tą kasetę do dzisiaj mam i sobie odpaliłem i myślę sobie, Jezu, jaka ta jakość, to ledwo tam słychać, to taśma, wszystko fałszuje, ale to nie było istotne. Mnie to przynosiło automatycznie w ten świat i ja, moja wyobraźnia, po prostu płynęliśmy, ja się czułem doskonale. Pamiętasz po prostu te momenty, gdzie tam zaleciała i po prostu sobie wyobrażałaś. Do dzisiaj nic więcej nie musiałaś. Do dzisiaj nawet. Jak o tym myślę, to te wspomnienia mam, to jest takie... Ja myślę, że dla naszego pokolenia to jest właśnie bardzo mocny aspekt nostalgii, także to jest z naszego dzieciństwa, bo jednak dzieciaki lat 80., 90., no byliśmy świadkami tego, jak się tworzyła dla nas popkultura. Tak. To była zupełnie nowy odłam popkultury, wykraczający poza komiks, poza film. Wraz z rozwojem technologicznym, więc nas ekscytowało to, że najpierw gry były koślawe, później było pseudo 3D, takie 2,5D, później zaczęło być gry faktycznie trójwymiarowe. I byliśmy tego świadkami. Tak, byliśmy świadkami ewolucji, gdzie jaraliśmy się tym, że wow, spójrz na tą grę, jaką ona ma grafikę, kolejna gra, jaką ona ma grafikę, jaką ona ma muzykę, bo tutaj dopiero były właśnie
tak. Blipy, blopy chiptune'owe, a nagle się zaczął sampling pojawiać i nagle odpalasz PlayStation i tam już nie masz blipów, blopów nintendowskiego. Pegasusa. Tak, tak, Pegasusa. Tylko nagle się okazuje, że zaczynają lecieć sample. Nagle twoje postacie zaczynają mówić. Tak. Co też zaczęło być, tak, voiceovery się pojawiły, zaczęły się inne rzeczy dziać, więc było takie wow. Nagle staje się żywe i to takie bardziej namacalne, wow, takie przy okazji fabuły się zaczęły stawać troszkę bardziej filmowe, no bo Metal Gear Solid, halo? No to, no. Prawda? Mieliśmy szpiegowskie historii, każda kolejna gra coraz ładniejsza, coraz lepsze audio, coraz bardziej filmowe doświadczenie. I pewnie dlatego, jak ja bywam na eventach, gdzie są jakieś retro konsole, powystawiane, to głównie przy tych retro konsolach w tej chwili widuję nie nas tam samotnych, tylko naszych rówieśników, troszkę starszych, troszkę młodszych, z dziećmi. Wsadzają te dzieciaki i masz, zagraj tutaj, proszę bardzo, w, nie wiem, Spelunki. Znaczy dobra, Spelunki to jest współczesna gra, oryginałem była Montezuma na przykład, tak, nie? Mhm. Czy tam ktoś ma Itiego podpiętego, no to zagraj sobie w tego koślawca, jakieś inne starocie i tak cały czas widzę, że rodzice sadzają dzieci, ale to też jest na zasadzie nostalgii. Tak, ale to jedno muszę powiedzieć, bo też bywałem na takich targach i muszę powiedzieć, że te dzieci nie podchodzą do tego z obrzydzeniem. Nie. W zasadzie, fuj, jakaś piksela za coś w tym rodzaju, tylko widzę dzieciaki, które grają w Mariana na Pegasusie na przykład. Tak. I też pomału zaczynam widywać nastolatków, których no raczej rodzice nie targali, bo ich rodzice są jeszcze o tyle starsi, że oni nie grali w grę, albo grali tam jej na chwileczkę romans z Pac-Manem i to było tyle, że to nie byli gracze. Tak. I nastolatkowie zaczynają siadać, zaczynają grać coraz chętniej w takie rzeczy i wydaje mi się, że my jeszcze chwileczkę musimy poczekać, żeby móc zadać pytanie temu pokoleniu graczy, które się wychowało już nie na retro, tylko oni już wychowali się właśnie na LoLu, na Minecrafcie, w tym pokoleniu, które teraz ma powiedzmy 18 lat, czy troszeczkę młodszych, czy oni sami z siebie, nie targani przez rodziców, czy starsze kuzynostwo, czy sami z siebie sięgając po te gry, zostaną przy nich na dłużej? Czy to będzie takie, że jako ciekawostka na targach, fajnie zagrać w jakiegoś starego Pac-Mana, czy jakąś inną grę na Atari VCS-ie, czy właśnie będzie chęć tego, żeby kupować jakieś neo-retro konsole, które na przykład mają emulację w sobie i wydać powiedzmy tam, nie wiem, 6 stówek, teraz jest fajna emulacja jakiegoś Atari, chyba od VCS-a do 7800, że macie w zestawie tego charakterystycznego Joya, tylko że nowy bezprzewodowy i masz tam 200 gier z całej tej, całej sagi właściwie Atari. Ja się tak zastanawiam, czy ta dzieciarnia będzie miała mniej więcej tak jak my, że jak usłyszą jakiś utwór z gry, którą ogrywają teraz, właśnie tego Minecrafta, lola, usłyszą go tam za 10-20 lat, to czy właśnie tak jak oni wrócą właśnie do... Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to, wiesz, można lubić, nie lubić, dajmy na to lola, bo tak jakby LOL jest takim posterboyem tego, że jednocześnie jest mega rzesza fanów, ale jednocześnie jest no wyśmiewany ze względu na toksyczność, jaka tam panuje wśród graczy, ale muzycznie, produkcyjnie oni są naprawdę bardzo dobrze ogarnięci. I to, że mamy coraz więcej koncertów, gdzie jest masa wokalistów, wokalistek, którzy śpiewają rzeczy. Mamy serial również, który ma... Mamy serial, który był absolutnie fantastyczny i teraz na drugi sezon wszyscy czekają, nawet ci, którzy nie grają w LoL'a. Wydaje mi się, że na pewno. Że to nie jest tak, że ta muzyka stała się coraz gorsza, bo nagle stała się bardziej powszechna. Może też nasza nostalgia jedzie na tym, że w czasach, w których my graliśmy w gry, jak wychodziła gra, to było święto. Nie tak jak dzisiaj, że to co mówimy, tak, wejdziesz na Steama i wychodzi, że w ciągu roku wyszło 10 tysięcy czy 12 tysięcy gier. No większość z nich przechodzi bez echa, bo to są takie szybkie zarabiacze pieniędzy, że to na przykład, nie wiem, jakieś dwa... Albo indyki bez promocji. Dwa osiedla w Delhi, jak to kupią, to już jest i tak zysk, nie? Czy w innych krajach rozwijających się. Natomiast w tamtych czasach, jak wyszedł jakiś Marian, jak wyszedł Duke Nukem, jak wyszedł Doom, no to oni wiedzieli wszyscy. Nie było nisz growych. Jaka była nisza growa? Grało się we wszystko. Nie było wybrzydzania, że ja gram tylko w FPS-y. No nie? Bo byś grał tylko w Quake'a i w Dooma w tamtych czasach. Sięgało się po wszystko, po wszystkie przygodówki LucasArtsu, chociaż ja byłem za głupi na te wszystkie zagadki, ale i tak grałem.
Szukał się solucji, jakby... Ja wiem, albo się miał starszego brata, który już trochę po angielsku potrafił. Na przykład, tak. Tak. I dlatego my wszyscy znamy te soundtracki. Możesz nie lubić samochodówek, ale każdy kojarzy większość utworów z pierwszych Need for Speedów. Ale tak? Właśnie, jeśli chodzi właśnie o muzykę, bo mówimy tutaj o nostalgii, oczywiście, o tym, że lubimy wracać do starych gier generalnie, bo chcemy doświadczyć pewnych rzeczy tam z X lat, których po prostu współczesne gry nam nie dają, ale jak to jest właśnie z muzyką? Dlaczego my, stare dziady, pamiętające tamte czasy, coraz częściej wracamy właśnie do słuchania muzyki sprzed 20 nawet lat, tak? Ja muzykę z pierwszych finali słucham do dzisiaj. Ty też powiedziałeś, że też powracasz. Tak, nie? Dragon Quest z przyjemnością. Suikoden 2 u mnie jest dalej w topce najlepszych soundtracku, tak? Chrono Trigger to samo i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę wymieniać te RPG-i. Ale z nowszych, no, coś posłucham, ale bardzo szybko o tym zapominam. Dlatego wracam bardzo często do jakichś starszych gier, ale właśnie jest różnica. Czemu tak jest? Mi się wydaje, że jest taka różnica pomiędzy utworami starych gier a tymi współczesnymi taka, że muzyka retro była inaczej budowana, konstruowana i ona miała formułę bardziej piosenkową, ona była zalupowana co prawda też, ale ona brzmiała po prostu jak utwór od do. Miało się jakkolwiek ją posłuchać. Do dzisiaj możemy słuchać ich jako utworów, a często, że tak powiem, utwory współczesne są generowane, przeplatane, układane w wieloformatowe klocki, że tak powiem, czanki muzyczne, które się przeplatają i są związane z czym? Z dynamiką rozgrywki. Co nie? Tak. I przez to te utwory często są tak naprawdę jak w filmie Marvela na przykład. Są wielkimi istotami muzycznymi oddające daną chwilę moment emocjonalny, ale nie wnoszą jakiejś treści zamkniętej. Słuchamy utwór od do też. Nie bronią poza kontekstem sceny. No tak, tak, tak. One wzbudzają tylko emocje, ale nie mają takiej narracji. A te utwory retro, one chciały, że tak powiem, retro w starych grach, one miały swoją treść samą zachowaną w sobie. I dlatego można słuchać tych utworów samoistnie, ponieważ to są właśnie utwory same dla siebie też utworzone, co nie? Dlatego się tak świetnie słucha. Przede wszystkim, oczywiście formuła współczesna jest adekwatna do tego, jakie te gry są, ponieważ one są tak wielopłaszczyznowe i na tyle rzeczy muszą reagować ten, a też nie wszystkie oczywiście, bo im prostsza gra, tak jak wiemy, też mobilki i proste gry. Takie gry cały czas powstają. Tak, tak, nawet w retro stylu, czy po prostu... No, ulubiona nisza, ja lubię bardzo wracać do gier indyków tak zwanych, no to tam to zaczyna też znowu się bronić, bo ta formuła się sprawdzi, bo gry są prostsze. No i mi się wydaje, że to jest jedna z ważnych aspektów, co nie mówię, że tylko ja zwracam na to uwagę, bo jak mówię, ja słucham utworu, to ja mam od do utwór. Idę, gram na fortepianie czasami jakiś utwór właśnie z finala, czy sobie przypomnę, no to jest cała akcja i historia w tym. To ma początek, środek, zakończenie, jakbyś tak, powieść czytał. No i właśnie, to plus rozgrywka, która jest też dynamiczna, odzwierciedlenie to właśnie przez gameplay, grafikę, tworzyło taką wielowarstwową, soczystą całość, ale każda z nich jest taka... Jezu, ja się zorientowałem, że te nawet starsze tytuły, tak, jak powiedziałeś, że te utwory mają właśnie jakąś klamrę, można powiedzieć, że, nie, to jest moja teoria, może się nie zgadzać, ale nawet pierwsze Super Mario Bros., tak, ten motyw, ty, on też ma początek, a zakończenie, wiadomo, jak im bliżej czasu końca, to ten utwór przyspiesza, a na końcu wiadomo, jak ten czas minie i nie dotrzemy do zamku, no to tak, giniesz. Dosłownie. Też jest kwestia inspiracji kompozytorów. Kompozytorzy, którzy pisali w tamtych czasach muzykę do gier. Weźmy Kojiego Kondo, tak? Oj, tak. Z jego inspiracjami tak naprawdę był cały funk, jazz i w ogóle muzyka amerykańska tamtych czasów. Dlaczego? No bo zasłuchiwał się w winylach, które przypływały po II światowej do Japonii. I to były jego bardzo mocne inspiracje. Zresztą no, nie trzeba daleko szukać w internecie, żeby znaleźć filmy, gdzie fani muzyki Kojiego Kondo znajdują bezpośrednie odniesienia, z którego utworu on coś zaczerpnął, do któregokolwiek utworu z pierwszego Mariano chociażby, tak? Że te inspiracje były bardzo wyraziste. Tak. Bo muzyka z tamtych czasów była bardzo, nadal bardzo instrumentalna, więc te inspiracje też wpływały na kompozycję. I poza tym w czasach, gdy technologia była bardzo rudymentarna i umożliwiała bardzo niewiele, jeżeli chodzi o kreację barwy, to trzeba było to obronić partyturą, więc jakby Game Boy, NES, w ogóle chipy z konsol Nintendo stały się idealnym narzędziem do właśnie wymuszenia na kompozytorach
pracy partyturą. Mhm. I to też bardzo specyficznie, bo mając tylko i wyłącznie trzy kanały monofoniczne, czyli trzy nuty na raz, nawet zagranie akordu było niemożliwe z tym akordem Nintendo, ale o akordzie Nintendo mówić dzisiaj nie będziemy. Ale właśnie, trzeba było kombinować i trzeba było robić to w partyturze, więc wiadomym było, że musi być wyrazista melodia, tak. Bo melodia jest no, monofoniczna, grana jednym paluszkiem. Jak to mi kiedyś mi Adam Skorpik Skorupa sprzedał taki protip, że najlepsza metoda, żeby napisać pamiętną melodię, to jest ją sobie najpierw zanucić, albo po prostu zagrać jednym palcem. Tak. Bo jesteśmy my, jako ludzie, ewolucyjnie, jesteśmy monofoniczni, jakby jedną nutę naraz, chyba że ktoś uprawia wokal mongolski, prawda, alikwotowy, no to wtedy można tam więcej niż jedną nutkę wydać z siebie, ale no większość z nas jednak jesteśmy instrumentami monofonicznymi, jedną nutę wypluwamy z siebie naraz, więc jeżeli coś się nadaje do zanucenia, to znaczy, że jest łatwiejsze do zapamiętania. Mm. Więc nie bawiono się w polifonie na Nintendo, bo to było praktycznie wykonalne do zrobienia, bo trzeba było nie tylko zrobić melodię, ale też właśnie jakąś tam tą podstawę rytmiczno, tam powiedzmy basową zrobić. Coś tam się udawało na tym noise zrobić, jakieś perkusjonalia. Tak jest. No i jeszcze tą pseudoharmonię stworzyć, czyli właśnie akordy Nintendo, czyli bardzo szybkim wyzwalaniem trzech nutek. A jednak tak, powiedzieliśmy tak, o akordzie Nintendo. No tak, aż mi się przypomniało, jak mówisz o Koji Kondo, to nie wiem, dlaczego momentalnie skojarzył mi się z Nobuo Uematsu. Tak, też jest on tak samo, muzyczny. Dosłownie. Preludium z Final Fantasy to jest... Przecież pierwsze finale tak. To też było chiptune'owe granie i on próbował na tym zrobić niemalże partytury orkiestrowe. Tak, tak. Na chiptune, więc oczywiście... mocno klasyczne. Tak, i... tak, dokładnie. Ale tak, da się. I się udawało mu. No, ale też z tego samego założenia, że musi być dobra podstawa, dobra melodia. I dlatego to miało też... Też to był jeden z powodów, dla którego to miało piosenkową strukturę. Inna sprawa to o czym powiedziałeś, lupowanie, bo w czasach Game Boya... No, ta muzyka była generowana, Game Boya NES-a w ogóle Nintendo, czy tam pierwszych Seg. Ta muzyka była generowana, czyli to były tylko nutki. Mm. Więc ponieważ nuty nic nie ważą, plik MIDI jest najlżejszą strukturą muzyczną, więc można było pisać bardzo długie partytury mimo wszystko. To było cały czas generowane, to można było robić krótsze chunki, lupować je w zależności od tego, co gracz robił. Więc budowanie interaktywności w czasach chiptune'u było też relatywnie proste. I dlatego ta struktura właśnie zwrotkowo-refrenowa ładnie działała, no bo gracz rozmawia z kimś, a za chwileczkę gracz walczy z kimś, więc robiło się na to odpowiednie fragmenty. I to działało. I to właściwie do pewnego stopnia jest do dzisiaj wykorzystywane, tylko że oczywiście rozbuchało się ze względu na rozwój technologii. Tak, tak. Jedną ważną rzecz też powiedziałeś tutaj, a propos w ogóle melodii, to jeszcze bym dodał taki ważny aspekt, to że przez to, że brzmienie i barwy były ograniczone też, bo mieliśmy chiptuning i jeden szum. Mhm. Co to musiało jeszcze dodatkowego jakby kompozytor zrobić? Jeżeli cały czas mówimy oczywiście o epoce NES-a, bo jesteśmy w latach 80., zaraz przejdziemy jeszcze pewnie do SNES-a i do 90. Więc właśnie, zaczęła się 16-bitowa era, gdzie mieliśmy już, że tak powiem, brzmienia też już no, instrumentalne albo takie trochę udające. Ale to się zaczęło dziać. Ale co ważne, przez to, że barwy były proste, to trzeba było kombinować z tym, żeby jak właśnie człowiekowi dać coś ciekawego dla ucha, interesującego, więc musiała być silna melodia, tak. Musiały być silne krawędzie, takie właśnie muzyczno-melodyczne i temat dzięki temu... Tak. Memorable. Tak, tak. Dragon Quest. Tak. Dlatego te utwory są bardzo zróżnicowane. Jak posłuchamy sobie tych starych gier, to mamy tam walce, preludia, klasyki, rocka. Wszystko jest tak pomieszane, że tam naprawdę można znaleźć kupę styli muzycznych. Bo ostatnio było 4/4, bardzo często było 3/4, 5/4, jakieś umpapa i to działało, no bo jak tam Zelda zaczyna śpiewać w Oracle na przykład na Game Boyu, no to też to było... Wykombinuj, tak, że postać niby śpiewa, tak? Wiadomo, że to jest gif, który się obraca i nutki skaczą wokół niej. I ta melodia była tak rozpisana, że to spokojnie można powiedzieć. Piski bardziej niż śpiewa, ale no... No bo było grane wyżej. Jednak tak, oznaczało, że ona śpiewa rzeczywiście. Tak, dawało się to jakoś tam... To jest dużo wyobraźnia działała w taki sposób. To też jest może kwestia tego, że te starsze gry ze względu na swój styl wizualny, ograniczenia technologiczne rozbudzały wyobraźnię, więc my słyszeliśmy chiptune, a w głowie to tam się działo faktycznie, że tutaj jest śpiew, a tutaj zły, wielki, gruby boss. Dlaczego? Bo kompozytor zszedł oktawę niżej na przykład, czy dwie.
I to jest może też taka odpowiedź, dlaczego my gramy w gry retro, ponieważ jak byliśmy dzieciakami, trzeba było dorzucić jeszcze wyobrażenie tego wszystkiego. Co tak. by nie było, to bardzo mocno oddziaływało, co nie? Zwłaszcza jeśli ktoś grał na Atari i leci sobie jakiś pionowy klocek, który zrzuca jakiś kwadrat i musi się strzelić, że to jest samolot, tak, który zrzuca bombę. Dokładnie, trzeba było dorzucić to, co nie? Później... Jeszcze te dźwięki pierdzące, tego, jak ta bomba spada, tak. Po prostu dźwięki z Atari to jest mistrzostwo. Tak, myślę, że tam nie było glissando, więc było co pół tonu po prostu dźwięk leciał w dół. Słuchajcie, daleki jestem od mówienia o sobie, że a, kiedyś to było, teraz to nie ma, ale mimo wszystko chciałbym was zapytać, czy ta współczesna muzyka ze współczesnej gier jest to, nie wiem, popsuła się względem tego, co widzieliśmy x lat temu, słyszeliśmy? Wydaje mi się, że nie. Czy jest tyle też dobrej muzyki dokomponowanej w grach, że naprawdę może problem, bym powiedział, u siebie jest przesyt, za dużo tego wszystkiego jest, żeby nadążyć. Gry są z takim rozmachem zrobione, że naprawdę tam są soundtracki po 3-4 godziny. Znaczy ja wiem, że Finale czy inne gry stare też potrafiły tak obsadzić muzyką, że hej. No. Ale natomiast było tego znacznie mniej, człowiek, no jako dzieciak mieliśmy czas na to wszystko ocenia. Ale jak na przykład słucham, czy też się inspiruję jakąś inną muzyką do naszych gier, jak tworzymy razem z zespołem, no to... To siedzę, słucham i lecę po kolei, kurczę, i naprawdę mi to sprawia fun i to jest naprawdę czasami taka muzyka, którą nawet nie muszę grać w tą grę. Nad Assassin, zapomniałem jak się nazywa ta część, gdzie w Londynie się to dzieje w 17. Syndicate. No i tam Austin pisał muzykę. Austin Wintory, dokładnie. I ta... bardzo odważny soundtrack w tamtych czasach. Niesamowicie odważny i dwa, też muzycznie po prostu, ja bez grania nawet w tą grę zasiedziałem się w niej tyle czasu i miałem tyle przyjemności, że kurczę, można posłuchać wtedy naprawdę kunsztu tego kompozytora. Nie? Ale jest jeszcze taki problem, że właśnie wtedy wychodziło naprawdę mało tych gier, więc mogliśmy się przesłuchać temu wszystkiemu, zapamiętać dosłownie cały soundtrack, a dzisiaj tych gier wychodzi bardzo dużo i ciężko jest znaleźć łowić coś takiego, co by z nami zostało na dłużej. No więc właśnie to, ograniczenia też dla nas były takie, że mieliśmy parę gier i graliśmy w nie po prostu po szkole i mieliśmy dużo wolnego czasu, żeby grać w te gry, to też jest ta kwestia, mieliśmy za dużo wolnego czasu. Oczywiście, no nie wiem jak wy, nie wiem, jaką grę graliście najwięcej razy jedną tą samą, bo dla mnie chyba Final 7 znowu... Suikoden 2 ponad 30 razy. 30 razy, no to nie, to ja 7 z 7 razy, nie wiem, 9 z 3-4. Nie odpowiem na to pytanie. Platformówki, Metroidy, Jezus Maria. Dużo tego było, tak, ale rzeczywiście mogłeś przejść dosłownie całą serię i do widzenia. Tak, tak, tak. No i to działało. No i muzyka zawsze. To jest też rzecz, która zawsze jak się wraca do gry, to ta muzyka znowu pochłania. Tak, i ona ma tę nostalgiczną właśnie magię, która daje tą przyjemność. Bo jak jest sama grafika i rozgrywka, aż tak mnie znowu chyba nie przyciąga do tych retro, ale jak działają właśnie te nutki, to to nie. Ja nawet nie mam problemu z wizualnym stylem wielu gier retro. Jakby ma to dla mnie swój artyzm unikatowy. Nawet te atarowe koślawce, ale później jak zaczęliśmy wjechać pomału właśnie w erę 16-bitową, no to może za wyjątkiem tego nieszczęsnego Hagrida z Harry'ego Pottera, bo się matematyka zepsuła. Wygląda pięknie. Tak, tak. No to może pomijając takie rzeczy, ale wiele z tych gier ma swój urok. Jakby dla mnie Quake 1, chociaż jest brązowy, tak bardzo, że się bardziej nie da, no to dalej i gameplayowo, i muzycznie, przecież to, co Trent Reznor zrobił, to był przełom przecież, tak? Jeżeli już mamy zacząć wjeżdżać troszeczkę w to młodsze retro, że już bardziej 3D, no to wtedy nawet robiono takie odważne rzeczy, że zaczęto brać muzyków, którzy w ogóle nie kojarzyli się z grami. Bo Nobuo i Koji, no to byli etatowi pracownicy. Tak. Co było, teraz jest rzadkość. Wtedy miałeś kompozytora rzeczywiście na etasie, który był z tobą. Tak, ale rzadko brano na przykład gwiazdę z innej branży zupełnie. Tak, tak, tak. Tak. To były osoby, które już po prostu weszły w gierki i tyle. Tak, tak. No bo do Duma robił Bobby muzykę, nie pamiętam nazwiska. Tam zresztą były te pozwy i tak dalej, to jest też fajna historia, ale na inną okazję. Przeciwdziały, tak. Natomiast no Nine Inch Nails to już był ktoś. No tak. Trent Reznor, Chris Vrenna, to już byli ludzie, oni nie tylko zrobili muzykę, ale też sound design, bo gadałem kiedyś z żoną Romero o tym, kogo słyszymy, gdy podskakujemy w Quake'u i to jest Reznor. Bo Reznor robił sound design, a Vrenna robił muzykę do Quake'a,
A nie tak jak myślimy, że na odwrót, że to Reznor robi muzykę. Nie, Reznor robi wszystkie soundy. Także to jest głos Trenta Reznora, także fajnie. Natomiast później, no to kiedy usłyszeliśmy o takiej głośnej akcji, że jakaś wielka sława spoza giereczkowa zrobiła? Chyba jak był Crysis 2. Albo trójka, do którego, do dwójki albo do trójki temat przewodni napisał Hans Zimmer. Mi się jeszcze przypomina Duke Nukem, jak dobrze pamiętam, Megadeth. Tak, Megadeth. Ale to był, na pewno, ale to, to był ten z... Okay. Aha, okej. Okay. Ale to nie żeby całą muzę, tylko do tak. CD, ale tak, rzeczywiście nie wiem, 3D. Okay. Później już nie było takich dużych nazwisk po prostu. No, no mówię, Hans Zimmer się raz pojawił i branża growa sama robiła swoich artystów. Jakby zaczęły się pojawiać... Poza Japończykami zaczęły się pomału pojawiać nazwiska, które zaczęły mieć bardzo duże znaczenie. No, początek lat 2000, jeszcze końcówka lat 90, to tak, od razu mieliśmy Paula Raskeya, który zrobił Homeworlda i od razu już w tamtych czasach. Pierwsza gra wykorzystująca 3 osi w 3D faktycznie, nie tak jak w Quake'u, że gra była 3D, ale i tak biegaliśmy po platformach właściwie, po budynkach. Tylko, że tutaj trzeba było i od razu tak przełomowy koncept, żeby zrobić muzę sci-fi'ową z klimatem bliskowschodnim, ale o tym w innym odcinku. Natomiast później, no co, no Jesper bardzo szybko z Hitmanami. Jeszcze wcześniej był przecież, ojejku, wypadło mi nazwisko, kompozytor do Tomb Raidera. Wcześniej jeszcze był David Wise, przecież, który zrobił muzykę do Donkey Kong Country. Gdzie też on technologicznie zrobił takie rzeczy na SNES-ie, jakich się nie dało zrobić na SNES-ie. Dużo programowania tu. Bardzo dużo. Właściwie zbudował tam cały syntezator. Tak. Jeszcze no Diablo 2. Diablo 2, tak. No już właściwie jedynka nawet, nie? Ale dwójka faktycznie jest legendarna. Wellman, tak. No i stopniowo te nazwiska, które zaczęły, też zostały. Jesper nie skończył swojej kariery, nadal jest bardzo czynnym kompozytorem. Zaczęły się też inne gwiazdy pojawiać, właśnie Austin Wintour, który wypłynął bardzo mocno. Był Gary Scheinman, teraz troszeczkę przycichło o nim, no bo nie wiem, no to nie dostaliśmy kolejnego Bachelszuka. Chyba dalej wykłada? A, nie, wykładowcą. Wydaje mi się, dalej. Tak. Okay. Tak. No, też polskie nazwiska, prawda? Nie możemy tutaj pominąć właśnie Skorpika, Skorupy, nie możemy pominąć Marcina Przybołowicza, Arka Rejkowskiego. Musiała, tak, który jest wybitny i po prostu bardzo czekam na jego soundtracki do Frostowu i do Altersu. Też taki mało znany kompozytor, ale Sebastian Syczyński, prawda, z bardzo mało znany. Ale bardzo, bardzo odważny koncept, żeby zrobić taki soundtrack. No, zdecydowanie. Nie znam typa, ale... Mi się obiło uszy, ale to jakaś trudna nazwa gry. Czy były jakieś inspiracje retro w Taumaturgu? Czy mieliśmy jakieś retrospekcje? Tak, znaczy wiem, że retro mieliście, że tam 1902. Ale z jakiejś retro gry, czy jakaś retro gra była inspiracją? Ja tam widziałem Personę. Ja muszę przyznać. Jeśli chodzi o system walki, ale to nie wiem, czy to jest... Nie, mi chodzi o soundtrack. Soundtrack, ja przyznam się z racji, że ja wywodzę się z... No, to jak mówiliśmy, finale, japońska... RPG z 90-tych lat to jest moje... Dużo, że tak powiem, część mojego życia. Ale też, no, że ja... Klasyczna muzyka, progresywna muzyka lat 70-tych, no to wszystko mówi trochę właśnie Nobuo Uematsu i tak... No to więc przyznam się, inspiracją do muzyki właśnie Battle, czyli do walecznej naszej, to była duża część właśnie typu tych gier, ale ubrana oczywiście w szyk, jak na tamte czasy, początek XX wieku, z małym miksem oczywiście naszych współczesnych czasów. Więc tak, ale jeżeli chodzi o rytmikę, dynamikę, melodykę, pozwolono mi, dostała na to, że tak powiem, zielone światło. Zdecydowanie. Także jest. Pytanko. Takie, zanim przejdę do ostatniego takiego oficjalnego, to muszę zadać takie pytanie. Kiedy zaczyna się retro? Waszym zdaniem. Chyba granica się przesuwa co roku o rok. O rok? No, ciężko pytam. Już zauważ, już zaczynamy dzielić retro na starsze i nowsze, tak? Tak, ja pytam, bo kiedyś... Tak z Magicami powoli. Trafiłem na kogoś, który był młodszy ode mnie jakieś 10 lat ponad i powiedział, że dla tej osoby pierwsza konsola, jak była dzieckiem, to było Nintendo Wii. Ja sobie myślałem, że jestem stary.
pamiętam. Ale przynajmniej mógł sobie zagrać Super Mario Galaxy. No, moją pierwszą konsolą był Nintendo Switch, więc... To jest Easy Master Race. Najgorzej. No, okej. Okay. Nie no, retro? Wydaje mi się, że dosyć szybko w sumie odczuwamy retro, bo w zasadzie jedno pokolenie wcześniej już z konsolami czuję, że ludzie już zapominają, nie wiedzą, nie wracają. Powiedzmy tak jak z PlayStation 4. Ludzie mają Playaka, oczywiście jeszcze grają, ale wszyscy przeskakują dosyć raptownie i nie widzę, żeby tak ludzie tak, ja już widzę, że wracali. Ludzie nazywają PS3, że z konsolą retro. No tak, ja też mówię, to już jest retro, ale... Nie wiem. Nie wiem. Jak od Play 3 ominął jakoś w życiu, o dziwo. No dobrze, moi drodzy. A ostatnie pytanko do was. Wasze, muszę zapytać, jakieś trzy takie ponadczasowe, waszym zdaniem, albumy z gier retro. Muzyka. Ponawiam pytanie, co jest retro? Co się kwalifikuje? Okej. Jeżeli, to ja polecę z nostalgią. W moim wypadku. Znaczy, mam dylemat... Przepraszam, znowu Final. Była to jakaś reklama oficjalna itp., ale no nic, albo 7, albo 9, więc mi ciężko tutaj wybrać. Ale na pewno, ale remake 7, jeżeli chodzi o takie współczesne ujęcie, jak można zrobić coś, co było na współcześnie i zrobić to po prostu fenomenalnie, to dla mnie muzyka z remake'a jest excellent. Później, o to pójdę tak stopniowo w dół. Shadow of Colossus. Bardzo mocny sentyment do tego mam, a to już era PlayStation 2, więc jesteśmy później. Super muzyka i właśnie ta melodyczność i to właśnie barwa, brzmienie i to po prostu jak ta prostota właśnie gry, gdzie tylko się idzie i biega za jednym kolosem i się z nim tłucze. Gra polegająca na walce z bossami. Po prostu. No, genialne i ta muzyka jeszcze do tego, no za każdym razem po prostu w punkt. No i nic, no polecę też w retro stare SNES-owe, to Secret of Mana. To jako dziecko po prostu. Ojej. SNES-owe Secret of Mana dla mnie to jest moje dzieciństwo. Z muzyką, jasne. I też to, co on tam właśnie wyrobił. Był tam specjalny chip zainstalowany, w ogóle audio do tych kadridży, żeby móc uzyskać parę efektów dodatkowych. No i to słychać. Do dzisiaj dla mnie to jest świeże, nowe i super. Mi się tego dobrze słucha. Fantastico. Że Secret of Mana tutaj padło chyba po raz pierwszy. Naprawdę? Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek o nim mówiłem. Ach, ojej. Ale jest tyle albumów, które przesłuchałem, więc mogłem tak, pominąć. Tak, jest tego mnóstwo. Ja też. Do trzech. Mm-hmm. Też muszę jakieś trzy podać. Kurczę. Najgorsze. Jest to dobrze, że to pytanie pada dość rzadko, nawet gdy jestem zdalnym gościem podcastu. Kilkanaście chyba już odcinków temu. Ale... No nie powiem niczego, co by ciebie zaskoczyło. Jakby dla mnie takimi oldtimerami, że zawsze do nich wracam i miały na mnie kolosalny wpływ, bo też zostałem twórcą game audio i kompozytorem, między innymi ze względu na te soundtracki, to no Baldur's Gate 1, Michaela Hennicha, jakby fenomenalne podejście do tego, żeby w latach 90. w czasach, gdy dopiero tak naprawdę rodziły się biblioteki orkiestrowe, bo była tylko jedna firma, czyli East West Quantum Leap, która robiła swoje orkiestry wirtualne i z nich korzystali wszyscy, jakby Paul Romero z Heroesami, właśnie Michael Hennig z Baldurem. Ponad dekadę dominowali. Tak, no ten soundtrack, w sumie gdybym grał z Diablo, to pewnie bym powiedział Diablo, ale dla mnie właśnie Baldur był takim ultem i w ogóle ostatecznym wprowadzeniem w gry. Rodzice popełnili bardzo duży błąd, kupując to pod choinkę. Ale to był najlepszy prezent pod choinką, że wiesz, pod choinką znalazłem kolorowy monitor Samsunga, taki wiecie, z dupą, duży kineskopowiec, 17-calowy. W tamtych czasach 17 cali, kurczę, to było coś. Tak. Ojciec musiał go podnieść, żeby go... Ja nie byłem w stanie go podnieść pod choinkę, nie? Bo miałem wtedy, nie wiem, 9 lat, jak wyszedł Baldur, coś takiego. Albo 8, chyba 9, bo to rok później w Polsce wyszło polskie tłumaczenie, nie? I to akurat było na gwiazdkę. No więc Baldur, bo tam spędziłem bardzo dużo godzin swojego życia. Nie. Do dzisiaj nie ubiłem Sarewoka, ale to jest gra, którą uwielbiałem zaczynać. Po wielokroć. Chyba nie wiem, z 500 razy zacząłem tę grę spokojnie w ciągu tych ostatnich kilku już 10 lat w sumie od premiery. Druga gra... Zastanawiam się, co bardziej, bo w dzieciństwie bardzo dużo grałem,
teraz jest ciężko, bo akurat retro Need for Speedy są trudne do zdobycia, żeby działały. Tak. Ale na pewno Roma Di Brisco, soundtrack do drugiego Need for Speeda. Jak usłyszałem Romulusa trójkę, dla mnie to jest do dzisiaj jeden z najlepszych kawałków elektronicznych w historii gier. Jak usłyszałem, a to czy Need for Speed 2 to jest też 90 chyba, 7, coś takiego. I troszeczkę też wpłynął na to, w jaką muzykę poszedłem później jako twórca. On razem z Jean-Michel Jarrem, ale to nie muzyka growa. I trzeci tytuł. Chciałbym powiedzieć, że Heroesy trójka. Jako gracz. Tak? Jako gracz. Okay. Ale jako kompozytor największy wpływ na mnie miał soundtrack z pierwszego Black and White'a. O, też. Okej. Okay. Też, tak. Bardzo trudne. Etniczne granie połączone z jakimś tam, w sumie tego się nie nazwało nawet postrokiem, bo nie było czegoś takiego jak postrok w 2001 roku, kiedy wyszło. Nawet nie pamiętam nazwiska kompozytora, pamiętam imię, Sean. I to jest ten sam człowiek, który napisał muzykę do Fable'a. W ogóle to był etatowy kompozytor Lionhead Studios. On chyba nawet jeszcze w Bullfrogu robił, ale nie dam sobie za to ręki obciąć, ale faktycznie no Black and White, Narodziny Boga jak są i słyszę tą muzykę, te wokale, te bębny jak dwa chowańce się tłuką ze sobą. Zresztą, Seba, ty słyszałeś mój utwór z nowego projektu muzycznego Silicon Age Collapse, gdzie ewidentnie te bębny w pierwszym kawałku są mocno inspirowane właśnie Creature Fightem z Black and White'a, więc no już mam nadzieję wkrótce wypuszczę to. W wakacje muszę przysiąść do miksu i masteringu. I w sumie wszystkie moje utwory są zawsze mocno zlegitymizowane, że nawet jeżeli idę w stronę nie elektroniczną, ale lubię bębny, lubię rytm, lubię, żeby tam się działo, więc na mnie największy wpływ z retro soundtracku to akurat o dziwo nie Nintendo. Nie, no przecież zaczynałem grać, że wiadomo, pierwsze melodyki, jak usłyszałem, to była melodia z Kontry. Oj. Prawda? Z Mariana, rzecz jasna, z jakiegoś, nie wiem, Galaxiana, powiedzmy, tego typu, wiecie, Pegasusowe bardziej gry, w sumie tam mniej lub bardziej legalne, czy stare Micro Machines na przykład, pamiętacie? Tak. To był mój jedyny oryginalny kartridż, jaki miałem na swojego Pegasusa, Micro Machines, ale Cold Masters zresztą, nie wiem. Ale faktycznie największy wpływ to te trzy soundtracki, bym powiedział, że jednak Black and White bardziej niż Heroesy. Chociaż do dzisiaj gram w Heroesy, no bo come on, nowe miasto wyszło. O Jezus, to powiem tak. O Jezus. Powiem tak, przez te wszystkie lata usłyszałem mnóstwo muzyki do gier. Mnóstwo gier ograłem. A i do każdego mam jakieś tam sentymenty. Tam mówiłeś o grach Syna Pegasusa, no bądźmy szczerzy, tak? Kontra, Żółwie Ninja, Mario. Battletoadsy. O jest Battletoadsy, tak. Mutanci. Naprawdę tego było potężna liczba i jak mam czas, ochotę, to oczywiście wchodzę na YouTube'a i szukam tych utworów, tak, z Batmana lub... Nie żeby słuchać tego namiętnie, ale żeby sobie przypomnieć. Tak? Dokładnie, tak, dokładnie. Tak, po prostu na chwileczkę. Tak, coś tam. Tak. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o taką moją top trójkę, no to myślę, że jestem troszkę monotematyczny. I myślę, że słuchacze mogą skojarzyć, o jakich albumach będę mówił. Mianowicie na moim pierwszym miejscu jest Guns N' Roses 2. To jest mój all time favorite, jeśli chodzi o japońskie RPGi, zwłaszcza na pierwsze PlayStation. To jest bogactwo gatunkowe, muzyczne. Każda wiocha, którą odwiedzacie, jest udźwiękowiona. Inne melodie, inna muzyka, wszystko. To jest gra z takim rozmachem do dzisiejszych standardów. Dokładnie. Gdzie nie pójdziecie, tamta muzyka po prostu brzmi. Fan. Zresztą bardzo polecam remake, kurczę, który jest też świetny, co nie? Bo ostatnio wyszedł Suikoden 2, dobrze pamiętam? Suikoden 2 został zapowiedziany przez Konami, że miał wyjść w ubiegłym roku chyba, ale Such jeszcze zaginął, mnie to denerwuje. Ale wypuścili, pamiętam, gameplay, kiedy walczyli z Necklordem. Jak leci Gothic Necklord z organami w roli głównej. Brzmi jak muzyka z Castlevanii, taka na narkotykach. Nie padło sobie jeszcze hasło Castlevania. No dobrze, bo to bok... To kolejny odcinek byśmy mogli zrobić. Byśmy tu siedzieli milion lat dosłownie. Okej. Part 2 może to jest jakaś... Zrobimy follow-upowy odcinek. Bez kitu, jestem za. Drugi album, Chrono Trigger, oczywiście. Ja jestem na remixu, to też nie jestem oryginalny ani nic, to jest moja... Jeśli Suikoden 2 jest moim ulubionym japońskim RPG-em, to Chrono Trigger jest moją ulubioną grą tak w ogóle. Tak w ogóle. Dosłownie. To jest taka moja topka, moja jedyneczka we wszystkim. Jest perfekcyjna pod każdym celem. Pod kątem muzycznym jest na remixu, naprawdę zrobił
dziełko sztuki. I na trzecim, może lekkie zaskoczenie, a może nie, ale też wrócę do tytułu ze SNES-a i tutaj jest Super Metroid. Super, no dokładnie, tak? Czyli jak udźwiękować kosmos? No właśnie w taki sposób, jak to zrobił Tanaka. Mm-hmm. Nie ma tam nie wiadomo jakiej muzy, tak? Nie ma takiej pompatyczności, nie ma takiej epickości. Tam jest wszystko zagrane pięknie ciszą. Mm-hmm. Tych dźwięków jest naprawdę minimum, ale dosłownie czuję się... jeśli słucha się tej muzyki i gra się w tę grę, to czuję się jakby się tak klaustrofobicznie. Czuję się rzeczywiście, że jesteście samotni w tym kosmosie i musicie jakoś walczyć o to przetrwanie. To jest po prostu przewspaniałe. Jeśli macie taką okazję, wydaje mi się, że został ten album nawet wydany na płycie. Musimy przypomnieć sobie. A jeśli ktoś ma taką okazję, powinien. No to polecam, kto ma Switcha, właśnie sobie ograć Metroida starego, bo dalej miodność jest wspaniała. Jest. I ta muzyka, co jeszcze dodam, ona była na tamty czas dosyć rewolucyjna, ponieważ ona grała nie tylko właśnie, jak mówiliśmy, melodią, harmonią i tak dalej, tylko nastrojem. Ona tak. Więcej robiła po prostu mi sobie naprawdę, ja czasami nawet jak ogrywałem, właśnie a propos retro, że znowu wraca się do gier. Nie wiem, 2-3 lata temu ograłem sobie ponownie Metroida i jak to po prostu robi, to dalej trzyma w napięciu i ja się czasami to się bałem. Nic to nie zastarzało. Jest naprawdę tak. Punkt wszystko. Czuję się tak i siedzisz jak na szpilkach dalej. Mimo, że tę grę ograłeś nie wiadomo ile razy, ale dalej czuję, że czujesz taki niepokój. Taki dyskomfort, ale się chce grać. No, to wspaniałe. To jest dobre. No, mógłbyś zagrać konsolę, w końcu jakieś. Mam Switcha, okej? Okay? Tylko. Włączam go, żeby go zaktualizować, okej? Okay? Słuchajcie, bardzo, bardzo miła to była rozmowa. No szkoda, że, kurczę, taka krótka, ale myślę, że gdybyśmy się rozgadali... To wyszedł odcinek na jakieś 5 godzin. Byśmy chcieli, byłby part 1, part 2, part 3. Part 10 i tak byśmy po prostu... Tak, myśli. Zadzwonimy do Netflixa, żeby nas zaczęli publikować. Ktoś będzie chciał binge-watchować ten podcast. Sebastianie, mamy nadzieję, że wrócisz do nas niedługo, bo będziemy oczywiście zapraszać cię na rozmowy, ale również na rozmowy z grami retro ciąg dalszy. Może nawet może kiedyś zrobimy taką rozmowę a propos kolejnych konsol. Bardzo chętnie. Robimy podcast z graniem w tle. Tak. Tak. tak trzeba zrobić. Możemy. Słuchajcie, to był 88. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Dziękujemy Sebastianowi Syczyńskiemu za to, że był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Się swoją potężną wiedzą. No i również żegnają się z wami Paweł Dębowski oraz Konrad Belina-Brzozowski. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Razie, cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.